Karol Bernacki, odtwórca głównej roli w Totemie. Chciałem zapytać, jak pracowało ci się na planie? Szybko, intensywnie, niespodziewanie i trochę inaczej niż wszędzie indziej. Czemu inaczej? Inaczej dlatego, że od samego początku produkcji tego filmu, w której ja jeszcze nie uczestniczyłem, no rzeczy nie układały się tak jak w normalnych dużych produkcjach, które muszą ogarnąć te wszystkie sfery aktorsko, finansowe i tak wszystko było robione z bandą znajomych i ja tak naprawdę znalazłem się tam w ostatniej chwili. Czemu inaczej też? Ponieważ no, kręciliśmy, jak to Kuba pewnie nieraz mówił, na żywca. No, nie robiliśmy prób, ufaliśmy sobie nawzajem i po prostu dawaliśmy sobie bardzo szybkie instrukcje i wykonywaliśmy to po prostu w tempie, dużym tempie. Film bardzo specyficzny, dlatego że po pierwsze no, jest gangsterski, tak, ale aktorzy, którzy w nim grają, no to są prawdziwi ludzie, którzy mają jakiś tam mały, mniejszy lub większy zatarg z prawem. Co ja nie rozpatruję ich jako gangsterów, ja nie patrzę na nich jako na ludzi z kryminalną przeszłością. Dla mnie to byli po prostu bardzo fajni, innowacyjni też po latach normalnego, chciałem powiedzieć, grania z profesjonalnymi aktorami. To nie są lata, to są przypadkowe raczej póki co incydenty. Więc no to po prostu była nowa ścieżka, nowa droga do odnalezienia pracy z ludźmi, którzy rzeczywiście nie są z tego świata. Natomiast są z tamtego świata i bardzo dobrze sobie w tamtym świecie radzą i też bardzo im dziękuję za to, że postanowili i wpuścili mnie do tego świata i że mogliśmy sobie tam po prostu przez te kilkadziesiąt dni pobyć i zrobić to, co zrobiliśmy. W kilku zdaniach jakbyś mógł powiedzieć i zachęcić jednocześnie widzów do oglądania tego filmu? W kilku zdaniach zachęcić do tego filmu. No jeżeli chcecie zobaczyć rzeczywiście autentyczną historię młodego człowieka, który sobie niekoniecznie radzi ze wszystkim, co go otacza, ma ogromne potrzeby, w tym emocjonalne, no to serdecznie zapraszam was do tego filmu. Serdecznie zapraszam do obejrzenia.